Znajdujemy się w Katedrze Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia w sali gastronomicznej. W tej sali wiele się dzieje. Odbywają się tutaj zajęcia z kierunku technologia żywności, z kierunku dietetyka, browarnictwa i słodownictwa. Podczas zajęć z różnych przedmiotów, czy typowej gastronomii, czy z przedmiotów, gdzie poznajemy żywność o walorach prozdrowotnych, uczymy się nie tylko gotować, ale poznajemy też różne procesy technologiczne, różne rodzaje obróbki technologicznej, które mają wpływ na jakość żywności. Co się tutaj dzieje, to opowie koleżanka, bo tutaj się wiele dzieje czasami. Biorąc pod uwagę, że technologia gastronomiczna nie tylko będzie służyła poznawaniu wszystkich procesów i obróbek, ale także biorąc pod uwagę naszych studentów z kierunku dietetyka, będziemy obniżać wartość energetyczną naszych produktów, będziemy stosować różnego rodzaju zamienniki cukrów, chociażby w deserach z owoców egzotycznych, będziemy przygotowywać wiele różnych sałatek, będziemy się starać myśleć o naszych pacjentach w szpitalach, aby wszystkie te posiłki, które tak naprawdę są przygotowywane, były zrobione w sposób higieniczny i w sposób prawidłowy, o zachowanych wartościach odżywczych, a tak jak już wspominała koleżanka, będziemy dbać o tą wartość wzbogaconą tej żywności, czyli tą wartość prozdrowotną. Na naszych zajęciach będziecie Państwo mogli poznać dużo różnych produktów, które będziemy tutaj przygotowywać, w tym chociażby prozdrowotne koktajle. Ale nie tylko, bo też podczas zajęć przygotowujemy różnego rodzaju inne potrawy, poznajemy kuchnię innych narodów, na przykład włoską pizzę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak smakuje Kraków, poznać kuchnię regionalną, tradycyjną, Polski i nie tylko, zapraszamy do nas na Wydział Technologii Żywności. Tutaj zasmakujecie kuchnię krakowską, kuchnię polską i innych regionów, poznacie jej walory technologiczne, walory dietetyczne, ale też uważacie swoje własne piwo. Zapraszamy serdecznie. Thank you.